Nareszcie stało się. Gra o Tron wróciła z 6 sezonem. Po roku spekulacji i wróżenia z fusów możemy wreszcie dowiedzieć się, co się stało z bohaterami, których finał 5 serii zostawił w totalnej rozsypce. Po raz pierwszy w historii tego serialu znaleźliśmy się w miejscu totalnie nieprzewidywalnym i niezależnym od książek Martina. Dodatkowo, z powodu wycieku 4 odcinków przed premierą rok temu zdecydowano się nie udostępniać dziennikarzom odcinków tego sezonu przedpremierowo, więc nie wiedzieliśmy absolutnie nic i mogliśmy naprawdę tylko wróżyć z fusów albo analizować klatka po klatce zwiastuny. Nowy sezon nadszedł w grobowym nastroju i już wiadomo, że historia Westeros weszła właśnie w fazę decydującą. Sami showrunnerzy twierdzą, że mają jeszcze materiał na około 10 odcinków, a z HBO płyną informacje, że sezony 7 i 8 będą krótsze. Czas więc zacząć zamykać niektóre wątki. I tu uwaga, bo zaczynają się spoilery fabularne. Jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczących 6 serii było to, czy Jon Snow żyje, czy też nie. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo fakt, że widzimy Jona martwego i otoczonego swoimi sprzymierzeńcami, nie oznacza wcale, że martwy pozostanie. Wciąż żyje za to jego idea współdziałania z dzikimi, choć teraz na jej czele stanął Ser Davos. Wiele wskazuje na to, że Davos odegra ważną rolę w 6 sezonie. Podobnie jak Melisandre, która po tym jak doprowadziła do katastrofy Stannisa, bo nie zapominajmy, że to ona ponosi odpowiedzialność za śmierć córki, żony i samego Stannisa, ukryła się w Czarnym Zamku. Po finale 5 serii mogliśmy się spodziewać, że Melisandre będzie jedną z najbardziej znienawidzonych postaci w całym serialu. Tymczasem bohaterce poświęcono tytuł pierwszego odcinka 6 serii, a największą niespodziankę zachowano na koniec. Melisandre nie jest piękną, młodą kapłanką, a po zdjęciu magicznego naszyjnika staje się starą kobietą. Tym samym potwierdziły się przewidywania fanów, które zaczęły się jeszcze w 2 sezonie. Internet od lat huczał od teorii i teraz wiemy na pewno, że Melisandre panuje nad życiem i śmiercią. Jaki to może mieć wpływ na Jona? Ano taki, że nie powinniśmy się z nim jeszcze całkowicie żegnać. Przy okazji, w serialu widzieliśmy już raz Melisandre bez naszyjnika. Czyżby nie konsekwencja twórców, czy też jedynie Selys widziała wtedy jej prawdziwą postać? 6 sezon wyznaczył też całkiem nowy kierunek dla Sansy Stark i Ramseya Boltona. Ona ma szansę wreszcie przestać być ofiarą, on nie podda się, póki jej nie odnajdzie, by urodziła mu potomka. Od tego zależy jego status i władza. Sansa ma teraz jednak wreszcie sprzymierzeńca w osobie Brienne, a wkrótce może i całą armię. Przyznaję, że do tej pory przygody Sansy oglądałam ze średnim zainteresowaniem, ale w tej chwili szykuje się naprawdę ciekawy wątek. Niezbyt dobrze jest u Arii, która za niesubordynację w finale 5 serii została ukarana utratą wzroku. Z zapowiedzi wiemy, że dostanie drugą szansę, choć droga do odkupienia będzie bolesna. Arya przejdzie szkolenie w stylu Daredevila, co może wyjść jej tylko na dobre. Trudno jednak spekulować, jaki los czeka młodą Starkówną, ponieważ od czasu jak utknęła w domu Czerni i Bieli w Braavos, jej przygody stały się dosyć nudne. 6 seria burzy też ostatnie pozory spokoju w królewskiej przystani. Cersei nie otrząsnęła się jeszcze po marszu pokutnym, a już musi zmierzyć się ze stratą córki, bo Jaime wrócił z Dorne ze zwłokami podstępnie otrutej Marceli. Problemem jest też wciąż rosnący w siłę High Sparrow i jego kult. Skoro nie udało się go wykorzystać do celów politycznych, zanosi się na konflikt i zemstę, a cierpiąca, rozszalała Cersei może być trudną przeciwniczką. Sporo namieszać mogą też Elaria i jej córki, które w Dorne na dobre zajęły się wymierzaniem sprawiedliwości. W trudnej pozycji wyjściowej jest też Tyrion, który wraz z Lordem Varysem utknął w Meereen po zniknięciu Daenerys. W mieście źle się dzieje, Khaleesi ma coraz gorszy PR, co związane jest nie tylko z faktem jej zniknięcia, ale i wygląda na sterowane przez tajemniczych podżegaczy. Przed Tyrionem stoi bardzo trudne zadanie utrzymania władzy, do czego, jak wynika z zapowiedzi, wykorzysta pozostałe smoki. Osobiście nie jestem wielką fanką wątku związanego z Meereen, więc pożar mnie nawet ucieszył, ale Tyrion i smoki mogą nieco zrównoważyć polityczną nudę. Interesująco za to zapowiada się wątek samej Daenerys. W pewnym sensie jej sytuacja przechodzi reset, bo znów widzimy ją samotną i bezbronną wobec dzikiego plemienia dotraków. Ci, którym ostatnio przeszkadzała Dany w wersji zarozumiałej księżniczki, odczują pewnie ulgę, bo bohaterka znów będzie musiała zawalczyć o swoją pozycję, a prawdopodobnie również i o życie.
Mam tylko nadzieję, że w tym sezonie jej wątek nie ograniczy się wyłącznie do próby powrotu do domu. Reasumując, to był naprawdę bardzo ciekawy odcinek i dobre otwarcie nowej serii. Czeka nas sporo nowych sojuszy, a także konfliktów, które chyba ostatecznie muszą doprowadzić do takiego wielkiego rozwiązania. Na pewno czuć już nadchodzący koniec i tak jak do tej pory serial reklamowano tagline'em Winter is coming, teraz chyba wypadałoby zmienić go na The End is coming. Tyle od nas. Bardzo jestem ciekawa, co Wy sądzicie na temat tego odcinka. Piszcie w komentarzach. A jeżeli chcecie być na bieżąco z Grą o Tron, to na naszym kanale w każdy poniedziałek będziemy publikowali na szybko i będziemy tam na bieżąco omawiali najnowsze odcinki. A jeżeli Wam się podobało, to dawajcie łapki w górę, subujcie nasz kanał i szukajcie nas też na Facebooku i Instagramie.